Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 120 rytuału dla Matki Ziemi, pełni Księżyca, czyli 7 marca 2023 roku. Czas nowego początku. Tak, moglibyśmy powiedzieć, że zaczął się ten rok królika i teraz wysiewamy jakieś nasionka, które będą kiełkować, które będziemy może starannie podlewać i kiedyś tam w jesieni przyniosą swoje plony i owoce i będziemy zbierać plony tego, co żeśmy sobie wysiali i wyhodowali. Ale ten moment nowego początku jest tutaj jeszcze większy, głębszy i bardziej symboliczny. Dokładnie w ten czwartek widzimy się po długiej przerwie na nowej ceremonii z serii arcykapłanki, czyli na ceremonii o numerze 211. I będziemy mówić o krystaliczności, czystości, o prawdziwym magu, który korzysta ze wszystkich narzędzi, które stają do jego dyspozycji, wykorzystując je do kreowania, tworzenia. Tego świata, według swoich wyobrażeń, w połączeniu z energią wyższą. Będziemy mówić również o energii wszechświata, czyli końcu pewnego cyklu i początku tego nowego. Ty wiesz, że wszystko tutaj na Ziemi ma swój odpowiedni czas. Większość rzeczy, które dzieją się wokół nas. Przebiega według określonych cyklów, czyli wszystko ma jakiś koniec, początek i znowu koniec i początek. I dokładnie teraz w Twoim życiu zaczyna się nowy etap, nowy cykl. Co jednak z tym zrobisz? Jak ten etap wykorzystasz? Czy wiesz, jak iść dalej? Czy wiesz, od czego należy się uwolnić, co należy zostawić za sobą, tak jak na tej karcie wszechświata mamy tego uśpionego węża, który już spełnił swoją rolę? Czy wiesz, co ogranicza Twoje szczęście, co ogranicza Twoje możliwości? Na tej ceremonii o numerze 211 będziemy mówić o tym, by być sobą. Ale co oznacza naprawdę być sobą? Dlaczego hamujemy czasami to bycie sobą? Bo popatrz w tej symbolice: 211 znajduje się dwójka, arcykapłanka, ale znajduje się również 11, czyli siła, moc, ochota, ochota do życia, ujarzmienie bestii. O jakiej bestii będziemy rozmawiać? O cieniach wewnętrznych? o blokadach a może o czymś więcej ta ceremonia bardzo długo czekała by móc ujrzeć światło dzienne mieliśmy niesamowitą przerwę i jestem pewna że wykorzystałaś i wykorzystałeś tą przerwę idealnie aby przypomnieć sobie wszystkie przesłania poprzednich ceremonii wszystkich tych których tematy przyciągały cię najbardziej że teraz masz w sobie tą wiedzę, którą przekazywałam dla ciebie przez ostatnie lata i na tym solidnym fundamencie możemy budować nowy początek. Ta ceremonia 211 jest jedną z tej wyższej półki. Czyli to już jest ceremonia dla tych, którzy widzą więcej, czują więcej. Oczywiście człowiek, który jest na samym początku, może jej również odsłuchać, ale może być tak, że zrozumie z niej bardzo mało, bo dopiero gdy mamy ten solidny fundament, czyli te poprzednie ceremonie, które oczywiście zawsze są dla Ciebie dostępne, bo jeżeli masz dostęp do nowej ceremonii, to masz również dostęp do całego archiwum tak to funkcjonuje na mojej stronie to jeżeli nie zrozumiesz przesłań ceremonii 211, to koniecznie wróć do tych poprzednich, aby dopiero zbudować solidny fundament i na tym fundamencie budować Twoje królestwo. Twoje cesarstwo. Bo zwróć uwagę, że w tej symbolice 211 mamy również ukrytego cesarza czyli 2 plus 1 plus 1 daje 4 cesarza czyli swoje terytorium. Nowy początek to może być inspiracja, żeby podbić jakieś nowe terytorium, zrealizować się w nowej dziedzinie, odkryć siebie, kreować. I nie przez przypadek nasz rytuał dla matki ziemi był tuż przed naszym spotkaniem w czwartek. Ponieważ ten rytuał dla matki ziemi był bardzo, bardzo symboliczny dla każdego z nas, kto brał w nim udział, ale również dla tych wszystkich z nas, których dusze pochodzą ze szczególnego miejsca we wszechświecie, czy ze szczególnych miejsc we wszechświecie, a którzy zapomnieli o tym rytuale, zasnęli może. Mimo tego ta energia została przekazana do Was wszystkich i teraz warto zrobić z niej coś mądrego, coś pożytecznego. 120 rytuał dla Matki Ziemi. Popatrz, to jest już 120 miesięcy. Jedynka, mak, dwójka, arcykapłanka, zero błazen. Mamy również 12, czyli wisielec. Ale również 20. Nowa era, nowy początek. I ten 20 rytuał dla Matki Ziemi był szczególny, dlatego że zaczął się u mnie dużo, dużo wcześniej. Rozpoczęłam o 21:12 czasu polskiego. Cześć, zwróć uwagę, no prawie godzinę wcześniej. Ale już zostałam wezwana i byłam gotowa. Byłam w białej sukni z czerwonym haftem, miałam czerwony szal i na sam koniec jeszcze mój przewodnik powiedział, że mam wrócić do mojej garderoby i zarzucić na ramiona szal, chustę zakopiańską. Ta chusta ma szczególną historię, ponieważ otrzymałam ją od mojej przyjaciółki Malwiny i ta chusta ma dla mnie szczególne znaczenie. Jest ona biała, i na tym białym tle, a raczej takim kremowo-białym tle, przepięknym, krystalicznym, są kwiaty, i większość tych kwiatów jest w kolorze czerwonym. I tą chustę miałam założyć na ten rytuał. Może dlatego, że siłę mroku. W jakiś sposób wpłynęły na naszą przyjaźń i zabrudziły ją. I mimo tego, że wszystko zostało wyjaśnione i wszystko tak pięknie ułożyło się w ostatnim czasie, to jednak gdzieś tam jest jeszcze ta energia, że coś się skończyło i coś nowego się zaczyna. Może Malwina słucha teraz tego sprawozdania i w głębi serca dokładnie to czuje, że coś się zakończyło, wyciągnęłyśmy jakieś wnioski i teraz jest czas na ten nowy początek. I wyobraź sobie, że ten rytuał, który zaczął się tak wcześnie, bo o 21.12, jak zwrócisz na to uwagę, mamy tutaj lustrzaną godzinę, Był bardzo szczególny, przebiegał inaczej niż zwykle. Mimo tego, że stworzyłam magiczny krąg, że byłam na moim śnieżnobiałym tarasie, mimo że, że były obecne istoty wyższe, które często są na naszych rytuałach dla Matki Ziemi, to jednak było coś innego w energii. Było też coś innego we mnie. Taki nowy początek, wyczuwalny nowy początek. Dlatego, że wiele osób z Was pytało mnie w ostatnim czasie: Pani Mario, co się stało, że, że nie ma nowych treści na YouTube? Że nagle jest taka przerwa w ceremoniach, że, że coś, coś jest inaczej niż było wcześniej. Bo przecież byliśmy do tego przyzwyczajeni, że od momentu, gdy założyłam mój kanał na YouTube, to praktycznie byłam na nim obecna cały czas. A w ostatnim czasie. Pojawiało się więcej fragmentów ceremonii, jakichś takich starszych treści, przypominajek wszelkiego rodzaju, a nie było tych nowych spotkań. Oczywiście, jeżeli chodzi o Instagram, no to spotykaliśmy się dosyć często była seria pytań-odpowiedzi, i były, była cała seria związana z afirmacjami, e, również na Facebooku, ale jednak coś było wyczuwane, że jest inaczej. Tak naturalnie. Ponieważ ja praktycznie od początku roku kalendarzowego byłam stale w podróży. Był to taki moment, gdzie odwiedziłam szczególne miejsca. Byłam w Sintrze aż dwa razy, bardzo długo. Byłam w innych miejscach w Portugalii, w Hiszpanii bardzo, bardzo szczególnych miejscach. I byłam również bardzo długo na Ibizie, czyli na jednej z wysp Balearów, na Morzu Śródziemnym. Oczywiście nie wiedzieliście o tym, ponieważ nie publikowałam żadnych relacji, sprawozdań z tych podróży, bo były to dla mnie podróże bardziej energetyczne, bardziej eremickie i bardziej skoncentrowane na poszczególnych działaniach działaniach globalnych dla naszej Ziemi, dla naszej przyszłości. A były mniej takie pokazowe. O, nazwijmy to tak. Czyli tutaj zachowałam to w tajemnicy, abyśmy abyśmy mogli jak gdyby skoncentrować się na zbudowaniu tego solidnego fundamentu. Dałam Wam ten czas na przemyślenie, dałam Wam ten czas na to, aby każdy zadał sobie pytanie, gdzie stoi w tym momencie w swoim życiu. Co się stało, dlaczego Maria nie publikuje tylu nowych treści, co zwykle? Dlaczego daje nam ten czas? Dlaczego daje nam ten oddech? Dlaczego jest ten, ten czas milczenia? Przecież to wszystko ma jakieś znaczenie, prawda? Mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. I to wszystko wydarzyło się tak niesamowicie, ponieważ w listopadzie była premiera mojej książki. Trylogii, czyli mojej nowej książki, powieści, trylogii, która składa się z trzech ksiąg, czyli Mroczne Góry, W Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnica Wiedźmy z Folsin, plus oczywiście nowe rozdziały dopisane. I ta premiera była dla nas wszystkich ogromnym przeżyciem. W tym momencie książka wysprzedał się całkowicie, pierwszy nakład. Nic nie zostało, nawet pół książki. Musiałam dodrukować aż dwa razy w drukarni, nowy dodruk. Później był jeszcze specjalny nakład dla polskich bibliotek oraz bibliotek polskojęzycznych na świecie. Także w większości polskich bibliotek już można tą książkę sobie wypożyczyć, jeżeli jeszcze nie masz jej swojej, kupionej. I, i to był taki moment, że nagle to. Symboliczne, ukryte w tej powieści, również trafiło w Wasze dłonie w tej formie fizycznej, i później ta przerwa, ta przerwa, ten moment, aby popatrzeć na wszystko z innej perspektywy. To był dla mnie również szczególny czas, ponieważ poznałam bardzo wyjątkową osobę z Mozambiku, gdzie w kolejnym czasie będziemy realizować Przepiękny projekt yy, zalesiania, tak, tak, w Afryce <grym> tym razem. Ale myślę, że nie będzie to taki głośny projekt, ponieważ bardziej chciałabym go wykonać tak prywatnie z tą osobą. Ona również zainwestować swoje, swoje pieniądze w to, a ja moje, prywatne. Ale naturalnie będziemy dalej kontynuować naszą podróż z OnoSemina.org, ORG, czyli z naszym stowarzyszeniem, aby powstały kolejne oazy również w Europie. Ale o tym wszystkim nie mówiłam, nie publikowałam tego na bieżąco, by dać każdemu z nas ten oddech. Wdech, czyli przyjęcie jakiejś informacji, i wydech, czyli Przemyślenie, przetrawienie, zastosowanie czegoś. No ale teraz zaczynamy naszą kolejną podróż, kolejny etap naszej podróży, znów kolejny intensywny, i pierwszy zaczyna się właśnie w ten czwartek od tej ceremonii o numerze 211. No ale jak to wszystko jest związane z tym naszym rytuałem dla Matki Ziemi? No, oczywiście z samą symboliką, ponieważ punkt 100 jako 100%, i 20, jako nowy początek, nowa era, ale także z tym wszystkim, co się wydarzyło. Czyli ten pierwszy moment, gdy rozpoczęłam rytuał dla Matki Ziemi, 120 rytuał dla Matki Ziemi, był taki, że kręciłam się w kółko i patrzyłam w gwiazdy. I na początku obserwowałam te gwiazdy typowo z tej pozycji człowieka, ale w momencie praktycznie. Było to połączenie z duszą, czyli to taki wzrost, wzrost z poziomu duszy, i moja dusza otrzymała taką wskazówkę, aby przywołać wszystkie nasiona gwiezdne, czyli wszystkie dusze, które inkarnowały teraz tutaj na Ziemi, które pochodzą ze szczególnych miejsc we wszechświecie. Ponieważ nie jest tak, że każdy człowiek pochodzi z jakiegoś szczególnego miejsca we wszechświecie. Jest tylko malutki procent takich dusz, które przyszły tutaj na przykład z Andromedy, z Oriona, z Syriusza, z Plejad, czy z innych takich miejsc. Dokładnie teraz w tym momencie, aby zrealizować jakąś szczególną misję dla Ziemi, dla świata, dla ludzi, dla zwierząt. I ta misja musi zostać wykonana. Ale że jesteśmy tutaj na Ziemi, gdzie jeszcze panuje mrok, to ten mrok stara się każdego z nas w jakiś sposób zablokować w tej misji, wypełnienia tego, co dobre, piękne, wniesienia tutaj na tą Ziemię czegoś szczególnego. I moje pierwsze zadanie na naszym 120. rytuał dla Matki Ziemi to było wezwanie wszystkich. Tak zwanych nasion gwiezdnych, czyli Starsit, wezwanie Was wszystkich, napełnienie Was siłą, energią wszechświata i przypomnienie Wam o Waszej misji, którą należy tutaj wykonać. Bo wielu, wielu z nas, tych nasion gwiezdnych, w tej codzienności i w tej ciemnej codzienności, teraz na Ziemi, mogło się zagubić. Ale poprzez to połączenie, poprzez to połączenie energetyczne, połączenie świetlne między nami, tak jak arcykapłanka jest w sieci światła, tak ta sieć światła została aktywowana, abyśmy pomagali sobie wzajemnie. I co to dla nas wszystkich oznacza? Oznacza to, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy tacy jak normalni ludzie dlatego normalni ludzie nie będą nas rozumieć. Dlatego my odczuwamy więcej, widzimy więcej, rozumiemy więcej niż normalni ludzie i czasami nie możemy pojąć tego, jak normalni ludzie tutaj funkcjonują. I dlatego wielu z nas blokuje swoje właściwości, blokuje swoją wiedzę, to co zostało tutaj przyniesione na ziemię, ponieważ czujemy się wyobcowani wśród tych normalnych ludzi. I pierwsza wskazówka, która jest wskazówką naszego 120. rytuału dla Matki Ziemi, to jest to, aby się z tego otrząsnąć. Czyli, aby zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy inni, że zawsze będziemy inni i że przez to jesteśmy szczególni i mamy tutaj szczególne zadania do wykonania. Nie możemy więc tracić naszego czasu, energii, aby próbować dopasować się do innych, albo próbować tych innych zrozumieć, ponieważ to jest niemożliwe. To są tak, jakby dwa różne światy zupełnie dwa różne światy. Ta pierwsza część tego 120 rytuału dla Matki Ziemi miała na celu przypomnieć ci, że jeżeli pochodzisz z jakiegoś szczególnego miejsca we wszechświecie, to przestań tracić czas na rzeczy zbędne. Przestań tracić czas na innych ludzi, by dopasowywać się do ich oczekiwań. Nie blokuj siebie i twoich właściwości, ponieważ będą ci one wszystkie potrzebne, aby twoją misję wykonać. Kolejny etap rytuału dla Matki Ziemi to było połączenie ze wszystkimi szczątkami Starej kultury Atlantydy. Czyli możemy ją nazwać, że była to kultura atlantycka, ale możemy ją nazwać również ta najstarsza, najpotężniejsza kultura, która była tutaj na Ziemi i która została unicestwiona. I tylko niektórzy z nas przetrwali, niektórzy z nas inkarnowali ponownie, aby to wszystko odbudować. I teraz uwaga, ponieważ przed tą pełnią księżyca były bardzo, bardzo aktywne siły mroku. I dlatego na moim Facebooku, na Instagramie pojawiały się wpisy przypominające ci o rytuałach oczyszczających, ochronnych, żeby dbać o siebie, dbać o tą swoją krystaliczność, dbać o tą swoją czystość wewnętrzną, ponieważ jest to niezwykle ważne dokładnie teraz, w tym momencie. Gdy mamy wokół nas taką iluzję, wierz mi, że będąc na Ibizie, że będąc w tych innych miejscach, ale będąc również przez tak długi czas mojego życia na wyspie Maderze, na wyspie Porto Santo na Mitycznej Atlantydzie? Obserwuję jaka masa ludzi, którzy nie mają zupełnie. Pojęcia o energii, zajmuje się ezoteryką, zajmuje się bębenkami, dzwoneczkami, ym, jakimiś używkami. Tworzone są różne centra medytacyjne, tworzone są różne centra rytualne, różne warsztaty przez ludzi, którzy zupełnie nie mają o tym pojęcia. Którzy tylko Wskoczyli na tego konia, który teraz um, jest modnym i wygodnym i którzy szerzą tutaj wokół nas taką niewiedzę i taki mrok. Bo jeżeli ktoś nie ma w sobie tej wiedzy, nie ma w sobie tych talentów i wskoczy do takiej grupy, gdzie może są ludzie, którzy służą istotą mroku, świadomie lub nieświadomie, to bardzo szybko można się zagubić i bardzo szybko można utonąć. I gdy widzę dookoła tych wszystkich ludzi, którzy, gdy słyszą, O, Marię Bukardi, tak, słyszałam o pani, słyszałam o pani, a proszę przyjechać do nas na warsztaty, to, tamto. To jest, gdy przyglądam się tym wszystkim ludziom. To mogę Ci powiedzieć tylko jedno: jeżeli jesteś tutaj dzisiaj ze mną, jeżeli słuchasz tego sprawozdania, to znaczy, że jest w Tobie coś szczególnego. To znaczy, że jesteś takim nasionem gwiezdnym, które pochodzi z innej przestrzeni, bo tych sprawozdań nie słuchają normalni ludzie. Oni by je uznali za dziwne. Uważaj na siebie. Nie padaj ofiarą jakichś dziwnych ludzi, którzy myślą, że jeżeli podzwonią trochę na bębenku, zapalą sobie marihuanę, to już są oświeceni i już pływają w jakichś innych przestrzeniach i już mogą Cię czegoś nauczać. Uważaj na siebie. W tym czasie iluzji. To jest bardzo, bardzo ważne. My mamy rok królika. Jak się zachowuje królik? Króliki są bardzo naiwne, króliki są bardzo płoche, nieśmiałe, bardzo łatwo je wystraszyć, bardzo łatwo je upolować. Zwróć na to uwagę, że jesteśmy teraz w roku królika i nie bądź takim łatwym króliczkiem, który będzie pożywieniem dla innych. Kolejny etap. Naszego 120 rytuału dla Matki Ziemi, to była aktywacja kręgów, kamiennych kręgów, które są na całej Ziemi, piramid, które są na całej Ziemi oraz kryształów, które są na całej Ziemi. I tutaj wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ symbole na kamiennych kręgach, te symbole starych kultur, czyli między innymi spirale, ale również inne. Zaczęły świecić złotym światłem, pięknym złotym światłem. I te symbole przekazywały nam mądrość, mądrość wyższą do nas wszystkich, do tych nasion gwiazdnych, abyśmy mieli większą świadomość, abyśmy mądrzej. Mądrzej podejmowali decyzje. I wiesz, jeżeli popatrzymy na to wszystko z takiej innej perspektywy, to zauważymy, jak ważne dokładnie teraz jest bycie świadomym. Czyli nie to, żeby działać w oparciu o podświadomość, ale żeby działać w oparciu o świadomość. I tutaj myślę, że z tym związany jest kolejny etap naszego 120 rytuału dla Matki Ziemi. Był bardzo symboliczny. To była moja wędrówka poprzez wszystkie miejsca, w których byłam ostatnio, połączenie się z energią tych miejsc i aktywację takiego połączenia pomiędzy tymi miejscami. Czyli na przykładzie, połączenie Sintry z Wyspą Maderą. Na przykład z Fanal i połączenie z Ibicą. I na Ibizie jest takie święte miejsce: Wyspa Eswerda. I tutaj, jak gdyby siły wyższe wykorzystały talenty, które, które zostały mi dane. To są talenty połączenia z danym miejscem, że w danym momencie mogę odczuwać to miejsce tak, jakbym była w nim. Typowo fizycznie w danej sekundzie. I to połączenie tych miejsc miało za zadanie połączenie siły mądrości, tej starej mądrości w jedno. Czyli ty wiesz, że jest taka zasada dziel i rządź. I dlatego ludzie zazwyczaj są dzieleni poprzez różne opinie, poprzez różnych, różnych przywódców. Poprzez wierzenia religijne, aby nie mogli się połączyć w jedno, bo wtedy dokonałaby się tutaj na Ziemi niesamowita przemiana świadomości, jak to było w czasach mitycznej Atlantydy. I wiesz, na Ibizie jest takie dla mnie bardzo święte miejsce to jest wyspa Ezwerda. To jest wyspa, która ma niesamowite właściwości magnetyczne, dlatego na przykład tam nie działają urządzenia, takie jak kompas czy, czy inne. I to jest wyspa, że wystarczy, że na nią patrzysz, ja postaram się tutaj umieścić zdjęcie, wystarczy, że na nią patrzysz, to odczuwasz już taki niesamowity szacunek, taką, taki, taką niesamowitą boskość i niesamowitą wzniosłość. I jest taka legenda, która mówi o tym i stara przepowiednia, która mówi o tym, że w momencie upadku, czyli takiego całkowitego resetu na Ziemi, jest to jedno jedyne miejsce, które przetrwa tą wielką katastrofą. Taka jest przepowiednia. I wiesz, gdy połączyłam się z tym miejscem, to siły wyższe wskazały mi, że mam dokonać w energii czegoś bardzo dziwnego, a mianowicie, w tej wieży spotykaliśmy się bardzo często na rytuałach dla Matki Ziemi, tutaj na mitycznej Atlantydzie, na Wyspie Maderze, w miejscu Fanal, w tym miejscu, gdzie są te wielkie stare drzewa. Oczywiście nie są to te stare drzewa Edenu, ale jakieś tam ich potomki, jakieś tam ich dzieci. Te stare drzewa Edenu. Nie ma już w tym momencie na Ziemi nawet jednego z tych drzew Edenu, zostały tylko ich szczątki, no i oczywiście ich szczątki w formie skrystalizowane, czyli kamienie mocy, minerały, kryształy, które w tym momencie są znowu u mnie dostępne. Wiesz o tym, ponieważ takżeście mnie o to prosili, że yy, wróciły kamienie mocy i minerały, które możecie u mnie zamówić, czyli szczątki mitycznych drzew Edenu. I musiałam dokonać pewnego, pewnej czynności w energii, która była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. A mianowicie było to połączenie tej wyspy z Ibizy, nie, nie wyspy Ibizy, ale tej malutkiej wyspy Eswerda, z tym kryształem, który jest w fanal tutaj na naszej mitycznej Atlantydzie, czyli na Wyspie Maderze. I to połączenie było niesamowite, ponieważ ten, ta wyspa Eswerda pasowała do środka tego kryształu, tak jakby ona była w centrum tego kryształu, a wszystko inne było wokół. I to było tak, jakby złożyć nagle razem jakiś szwajcarski zegarek. I wiesz, przypomniała mi się taka, taki tekst, to był tekst, jak dobrze pamiętam, Nostradamusa, który mówił o tym, że ta wyspa Esberda jest, jest centrum, była centrum mitycznej Atlantydy. I nagle to połączenie dokonało się tak, jakby włożyć ją w jakiś, w jakiś zegar, w, jakiś, w jakieś urządzenie. I była ona w tym momencie w centrum, otoczona przez, przez te wszystkie inne inne urządzenia w cudzysłowiu, tej starej cywilizacji. I później rytuał się zakończył. Może jeszcze dodam tylko tyle, że ta wyspa Esberda, ona jest otoczona niesamowitymi, niesamowitymi legendami, między innymi, że była to ojczyzna syren, czyli syreny to była ich wyspa, ale również, gdy Fenicjanie kolonizowali ten, ten, ten obszar na Morzu Śródziemnym, to ustanowili tę wyspę jako takie centrum dla swojego boga. Jeżeli pójdziemy dalej, na tym zakończył się pierwszy etap 120 rytuału dla Matki Ziemi, i wszystko później było takie. Spokojne, takie wyciszone, takie, takie jakby zupełnie już nic nie miało się wydarzyć. I czekałam na moim tarasie może, może kwadrans na ten kolejny etap i rzeczywiście o godzinie 22 czasu polskiego poczułam, jak wybiły dzwony oczywiście, no i poczułam na czubku mojej głowy niesamowite mrowienie. Niesamowite mrowienie, takie aż i jakby włosy po prostu stawały dęba i takie mrowienie takie silne i w momencie poczułam was uczestników czyli jak zaczynaliście się łączyć ze mną przywitałam was i w, praktycznie w kilku sekundach nastąpił taki tak to można powiedzieć taki wodospad światła od źródła ten wodospad spadał na mnie i przeze mnie Szedł takimi złotymi niteczkami do każdego z uczestników rytuału, ale również do wielu, wielu ludzi, z którymi ja już przez lata nie miałam kontaktu. Czyli ludźmi, którzy kiedyś byli na rytuałach dla Matki Ziemi, ludźmi, którzy kiedyś słuchali moich treści, z którymi żeśmy czasami pisali, korespondowali, czy jakichś tam moich. Starych klientów, ale raczej z dziedziny rozwoju duchowego, czyli nie takich zwykłych, codziennych spraw, tylko typowo z rozwoju duchowego. I te niteczki szły do nich, i ta fala energetyczna pulsowała dokładnie trzy razy. Trzy razy było to taki wodospad energii, przechodził we mnie, przechodził poprzez te niteczki do tych setek tysięcy ludzi. To było bardzo, bardzo wyczerpujące energetycznie, i gdy zakończył się ten, ten czas, to znów nastąpiła cisza, kompletna cisza, i zapytałam wtedy mojego przewodnika, co ja mam dalej robić, bo ta cisza była taka, taka dziwna, tak między nami. I mój przewodnik powiedział, że mogę zakończyć rytuał, ponieważ Poprzez tą energię, która została przekazana, każdy z uczestników teraz dokona swojego rytuału na swoim terenie i moja pomoc już nie jest potrzebna. I w tym momencie jeszcze przypomniałam sobie, że w czasie rytuału była taka chwila, gdy moja dusza chciała komunikować się z mieszkańcami Ziemi poza lodową granicą, czyli poza tą. Lodową granicą naszego tutaj terytorium, i wtedy mój przewodnik powiedział, że jeszcze nie czas, że jeszcze nie został osiągnięty ten odpowiedni poziom świadomości, aby nawiązać z nimi kontakt. Wiesz, co mi przyszło, gdy byłam na Ibizie, byłam tam bardzo długo, miałam mnóstwo czasu, i przyszło mi coś niesamowitego. Popatrz, mówimy teraz tak dużo o ociepleniu klimatu, prawda? Ale w rzeczywistości nic nie robimy, żeby to zmienić. Oprócz tego, co robią siły mroku, czyli spryskiwanie hemtrail, czy, czy jakieś dziwne, straszne rzeczy, które tutaj robią na Ziemi. Ale w rzeczywistości my ludzie nie robimy nic, żeby móc to to ten dwutlenek węgla, żeby coś z nim zrobić. Bo przecież wystarczyłoby sadzić drzewa, zamiast je wycinać, a już to ta regulacja naturalna dwutlenku węgla miałaby miejsce. I to robimy z naszym stowarzyszeniem Onosemina na Org, prawda? Czyli chronimy lasy, ale również tworzymy lasy tutaj na Ziemi. To jest nasz wkład yy, w naszą matkę Ziemię. Ale popatrz. Dlaczego tak te siły mroku za wszelką cenę chcą zablokować to ocieplenie klimatu? Przecież ocieplenie klimatu, jeżeli popatrzymy już nawet na badania naukowe, które stawiamy pod znakiem zapytania, to ocieplenie klimatu jest czymś całkiem normalnym i naturalnym. To jest kolejny cykl, taki jak mamy pory roku, no to mamy również y, takie cykle tutaj na Ziemi. Takie cykle, że jest cieplej, że jest zimniej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest bariera lodowa wokół i ta bariera lodowa chroni nas, to miejsce, w którym my mieszkamy, od tych innych krain, gdzie mieszkają na przykład giganci, albo gdzie mieszkają smoki, albo jakieś tam yy, takie różne wielkie zwierzęta, które wyginęły w epoce lodowcowej, to jeżeli popatrzymy na to, to jest to naturalny cykl, że kiedyś. Ta bariera lodowa maleje i znowu zaczyna się wędrówka tych innych istot tutaj na ziemię i dlatego mamy szczątki gigantów i dlatego mamy szczątki tych wielkich zwierząt ponieważ kiedyś również było ocieplenie klimatu i te ci mieszkańcy tych innych krain weszli tutaj na nasze terytorium żeby troszeczkę zrobić porządku prawda zjeść nadmiar ludzi <gryw> tak możemy na to popatrzeć no i później gdy znowu zaczynała się Kolejna epoka lodowcowa, gdzie zaczynały te lodowce się powiększać, to oni musieli się wycofywać, wracać na to swoje terytorium. Tak jak mamy wędrówki ptaków, tak jak mamy wędrówki wielkich zwierząt w Afryce, dokładnie tak samo. I dlatego niektóre nie zdążyły, niektóre tutaj zostały, a niektóre wróciły po prostu do swojego, do swojego domu. I to, że teraz znowu będzie ocieplenie klimatu, i że znowu może po jakimś czasie będą tutaj chodziły wielkoludy i giganci, i będą latały jakieś pterozaury, to jest całkiem normalne i naturalne. Tak jak mamy zimę, tak jak mamy lato, tak jak mamy wiosnę. I naukowcy mogą uważać to za śmieszne, albo próbować tutaj tworzyć jakieś teorie, ale jak popatrzymy na to z poziomu serca, to jest to całkiem normalne i naturalne, że my jesteśmy tylko na jakiejś malutkiej cząsteczce, otoczeni lodem, a za tym lodem jest jeszcze coś innego. Oczywiście nam się o tym nie mówi i jeżeli ktoś wysuwa takie hipotezy, to od razu się go wyśmiewa, no żeby, żeby, broń Boże, się człowiek prawdy nie dowiedział, ale w rzeczywistości w naszych sercach, my, którzy pochodzimy z innych planet, my dokładnie o tym wiemy, że tak jest, że to jest normalne, że to jest naturalne i można się tutaj śmiać, można tworzyć takie hipotezy czy takie hipotezy, ale w rzeczywistości jest tak, a nie inaczej i, i mogą sobie naukowcy mówić, co chcą, a, a prawda jest jedna. Także to jeszcze było na naszym rytuale dla Matki Ziemi, o tym chciałam Ci opowiedzieć, o tym co przyszło mi właśnie na Ibizie, bo gdy obserwowałam te skały, które kiedyś były pod wodą, a teraz są nad wodą yy, i teraz to, że, że znowu wzrasta ilość wody w oceanach, yy, że znowu na przykład yy, jest tej wody więcej niż było kiedyś, no bo topnieją te lodowce, to, że jest to całkiem normalne i naturalne, i wkrótce ta bariera lodowa znowu się całkowicie roztopi i przyjdą tutaj do nas mamuty, o których myśmy myśleli, że one wyginęły. No one nie wyginęły, one po prostu wróciły do siebie. Ale czy w to wierzysz, czy nie, to już jest Twój wybór. Ja mogę Ci tylko to powiedzieć, w co ja wierzę, w co ja widzę, w co ja czuję. Możemy się tutaj kłócić i spierać, dziel i rządź, <laughs> a możemy po prostu przyjąć wszystko z takiej perspektywy. Hmm, a może coś w tym prawdy jest i poczuć w sercu, co czujemy naprawdę? Dobrze, to wszystko, co chciałabym Ci opowiedzieć dzisiaj w związku z naszym 120. rytuałem dla Matki Ziemi. I z głębi mojego serca zapraszam Cię na czwartek, na naszą ceremonię o numerze 211. Zwiastun nie jest już tutaj na moim kanale YouTube, ale oczywiście. Cała ceremonia odbywa się tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com i tam zakładzę ceremonię. Tam możesz w niej wziąć udział. A ja dziękuję Ci z głębi mojego serca za uwagę. Bardzo proszę, napisz komentarz poniżej. Może być chociażby serduszko. Jak spodobało Ci się to sprawozdanie? Jakie były może Twoje przeżycia w czasie pełni albo przed pełnią, po pełni? Jaki jest. Twoje spojrzenie na te wszystkie tematy, które poruszyłam, myślę, że to miejsce na komentarze jest przepięknym, przepiękną szansą, abyśmy mogli poznawać się wzajemnie, ale również poznawać y, czasami szokujący punkt widzenia innej osoby, y, zobaczyć tą naszą różnorodność. Dziękuję. Do zobaczenia do usłyszenia. Twoja Maria Bugardzi.